Słuchasz pierwszego na świecie radia Horeca. Eksperci o biznesie Horeca. Travel and Nice. Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku Gastrolekcji. Jest ze mną Rafał Pasenik. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Rafał Krzycki. Dzisiaj będziemy mówili o rozmowach handlowych. Cały czas mówimy generalnie o sprzedaży eventów w gastronomii. W poprzednim odcinku sobie mówiliśmy o planowaniu, o narzędziach, o tym, by stawiać sobie cele, żeby te cele były z roku na rok coraz ambitniejsze, większe, bardziej rozwojowe. Natomiast teraz już będziemy mówili stricte o rozmowie handlowej, czyli mamy już klienta jeszcze, tak? Jeszcze nie jest naszym gościem. Tak, który albo my go wydzwoniliśmy, albo sam się do nas odezwał, tak? Pytanie, czy otrzymał już od nas ofertę i teraz negocjujemy już cenę? Na jakim etapie jesteśmy? Gdzie chcesz zacząć? Wiesz co, jesteśmy na początkowym etapie, czyli gość się do nas zgłosił, chce zorganizować komunię, chce zorganizować przyjęcie, chciałby dla większej grupy osób zrobić im catering, czyli te wszystkie momenty, kiedy jesteśmy na etapie początkowym. Tutaj jedna uwaga, czasami może zdarzyć się tak, że to mogą być osoby niekoniecznie zainteresowane bezpośrednio, co to znaczy? To może być na przykład asystentka dyrektora, która dzwoni w jego imieniu. To może być znajoma, która jest w Polsce, a szuka dla swoich kolegów z Norwegii miejsca do zorganizowania przyjęcia dla 20 osób. Mama teściowa, zgadza się, która organizuje dzieciom komunię, tak, tutaj, w imieniu rodziców. Tak, dlatego musimy być na początku jakby być przygotowani na to, że mogą być różnego rodzaju motywacje i najważniejsza rzecz. Dzisiaj jest tak duża konkurencja, to zresztą widać na różnych portalach, chociażby Gastronomia Warszawska, że jeżeli ktoś wrzuca informację, poszukuje lokalu dla 50 osób, to tam jest tak dużo odpowiedzi, że właściwie ten potencjalny klient ma do wyboru do koloru. To prawda. Więc dla mnie to też jest narzędzie do sprzedaży, tylko pytanie, nie wiem, czy ja bym tam wrzucał swoją ofertę i czekał, aż ten klient zadzwoni, czy wyszedłbym sam z inicjatywą. Ja jestem zwolennikiem, żeby wychodzić samą z inicjatywą, tak. Bo jeżeli, ja mogę zdradzić właściwie swój sekret, jeżeli załóżmy, czasami zdarza się tak, że ktoś gdzieś pyta, a jakiego szkoleniowca pani poleca, czy pan, albo jakiego szkoleniowca polecacie do obsługi, nie wiem, kelnerskiej, albo który potrafi zwiększać sprzedaż. Wielu moich klientów wpisuje moje imię, nazwisko, za co jestem bardzo wdzięczny, ale przyznam, że kiedy zostawiłem, że ten klient sam się do mnie odezwie, zadzwoni, to się to nigdy nie zadziało. Postanowiłem robić to sam. To znaczy, jeżeli widziałem, że jest ktoś zainteresowany, tam się pojawiło moje imię, nazwisko, próbowałem się z tą osobą skontaktować. Efekt jest taki, że za każdym razem, kiedy dzwoniłem, wtedy zwiększałem swoją sprzedaż, tylko dlatego, że byłem chyba albo byłem jedyną osobą, która dzwoni, albo byłem osobą, która po prostu była zainteresowana w ogóle potrzebami tego klienta. Dlaczego on chce to szkolenie, co chciałby osiągnąć. Tak samo jest w restauracji. Wiesz, że na pewno naszych audycji słuchają wszyscy inni szkoleniowcy. Bardzo dobrze, twoi konkurenci. Ale Rafał, ja powiem tak, ja jestem zwolennikiem, żebyśmy, jeśli mówimy jako my szkoleniowcy, to ja wolałbym, żeby szkoleniowcy zadawali kilka pytań rozpoznających potrzebę, bo wtedy dają wyższą jakość szkolenia, a jeśli dają wyższą jakość szkolenia, to ten klient będzie chciał skorzystać być może z innych szkoleń, może przyjdzie kiedyś do mnie. Natomiast jeżeli sparzy się na jednym czy drugim szkoleniowcu, to nie tylko więcej nie będzie chciał skorzystać ze szkoleń, ale też nie przyjdzie do mnie. Przekonywanie go, że ja jestem fajny, a oni są niefajni, jest po prostu bez sensu. Dlatego ja bardzo, bardzo mi na tym zależy i naprawdę cieszę się, kiedy na szkoleniach trenerskich, menadżerskich widzę swoich konkurentów, dlatego że ja widzę, że oni się rozwijają, to znaczy, że idziemy w dobrą stronę. Natomiast jeżeli ja słyszę, że jest trener, który uczy konkretnych kompetencji, on nigdy nie był na szkoleniu innym, tylko prowadzi swoje, on się nie rozwija, nie czyta książek, nie uczy się, to jak on może dawać wartość, więc wiesz, ale to trochę odbiegliśmy od tematu. Tak jest, wróćmy na rynek restauracyjny. Dobrze, więc pierwsza rzecz, kiedy się pojawia ten klient, o co rozmawialiśmy, ten telefon, pierwsza kluczowa rzecz, dziękujemy za to. Chęć kontaktu, to jest jakby kluczowe, żeby pokazać, że wychodzimy z inicjatywą, a nie gdzieś tam tylko biernie. A nie tylko czekamy, czekamy na odpowiedź. Natomiast i teraz tak, druga rzecz, warto, żebyśmy mieli też przygotowane pytania,
które mają posłużyć nam do rozpoznawania potrzeb tego klienta. Tak, i myślę, że to akurat jakby bardzo uniwersalny i prosty zestaw pytań powinien gdzieś, tak mi się wydaje, przynajmniej funkcjonować. Zgadza się. No bo jeżeli my zdefiniujemy sobie, że mamy, nie wiem, 5 różnych rodzajów eventów, jakie organizujemy, nie wiem, komunia, spotkania wigilijne, świąteczne, spotkania jakieś firmowe, romantyczne kolacje właśnie, coś w tym stylu i tak dalej, no to w zasadzie, no jeżeli jest komunia, to powinniśmy mieć zestaw pytań, które dotyczą komunii i w zasadzie z każdym klientem, z którym rozmawiamy na temat komunii, powinniśmy zadać ten sam zestaw pytań. Albo czy podobny. Znaczy, albo wiesz, podobny. Powiem tak, na początku ja zawsze zachęcam, żeby mieć jakąś ściągawkę, jak jest takie mądre powiedzenie, brak przygotowania to przygotowanie do porażki. Tak. Nawet jak my tutaj rozmawiamy, tutaj nasi słuchacze nas nie widzą, ale mamy też przed sobą swoje materiały, bo chcemy, żeby ta wartość była jak najwyższa, właśnie po to, żeby to służyło i miało i pomagało. Natomiast i tak samo jest w trakcie, kiedy my prowadzimy rozmowę handlową, czyli warto mieć na początku, mówię na początku, bo potem jak już się rozmawia, przeprowadza tych rozmów kilkanaście w ciągu dnia, no to w pewnym momencie to już wchodzi w nawyk, to już jakby jest, już pewnie to nie jest tak bardzo potrzebne. Natomiast najważniejsza rzecz, w sprzedaży tak używamy takiego zwrotu, sprzedajesz czy nadajesz. Bo jeżeli ja będę mówił jako przedstawiciel restauracji, jacy jesteśmy super, zajebiści i w ogóle rewelacyjni, nie daję możliwości dojścia do głosu przez naszego potencjalnego gościa, no to ryzykuję utratą jego... No to jego... nadajesz. Nadaję. Tylko nadajesz. Nadaję, jakby mówię, opowiadam, jak jesteśmy super i tak dalej. Natomiast zdecydowanie jest taki parytet 70-30, gdzie 30% to mówi handlowiec, menadżer, powiedz, tak go nazwijmy, a 70% mówi potencjalny nasz. Bo powiedziałeś dwa razy 70%. 70-30. Ale... 30% mówi handlowiec, a, no właśnie. A 70% klient. Okej. Dobra. Ale dziękuję, że tu pilnuję, żeby dawać tak, było. Tak, zdecydowanie. Ale to widzisz, to ciekawe, bo niejednokrotnie gdzieś tam spotykałem się z takimi jakby uwagami, że to powinno być te proporcje zachowane właśnie 50-50, tak? Że to powinna być jednak rozmowa, to powinien być dialog dwóch stron i obie strony mają tyle samo do powiedzenia. To ciekawe, co ty mówisz, że ty 30 no, do 70. Jest, oczywiście, tak. Znaczy, dlaczego? Dlatego, że nasz klient, to on ma być w świetle. To taka metafora, gdyby tak pokazać komuś, to gdyby taka była żarówka, wiesz, lampka nakierowana na tą osobę, która mówi w danym momencie, to na głównie ma oświetlać naszego potencjalnego klienta. To on ma mówić, bo i rolą każdego menadżera handlowcy jest przygotować sobie takie pytania, które pozwolą mu przygotować właściwą ofertę dopasowaną do jego potrzeb. I teraz tak, te pytania mogą być, mówimy od ogółu do szczegółu, to mogą być bardzo ogólne pytania typu w jakim terminie, godzina, ile osób, ile dzieci i tak dalej. Czyli takie bardzo rzeczy ogólne, które w ogóle czy mamy termin wolny, czy możemy to przygotować. Aż do momentu, kiedy wchodzimy już bardziej szczegółowe tematy. Tak? I tutaj kluczowa rzecz, warto zawsze, kiedy rozmawiamy z klientem i jeszcze nie mamy, jakby uzyskaliśmy tej odpowiedzi, no to warto mimo wszystko do tego wracać. Tak? Znaczy, czasami jest tak, że rozmawiamy z klientem, pytamy go, a ile tych osób będzie, po czym on mówi, słyszymy w telefonie, wie pan, no tam będzie 16, tam chyba 8, potem za chwilę opowiada o czymś innym, wiesz, czyli to jest tak zwany gość chaotyczny, to my w tym momencie musimy być bardzo systematyczni, poukładani. My musimy szczegółowo jakby dochodzić do konkretu, więc jeżeli mamy to pytanie, to dotąd pytajmy, aż ten klient nam po drugiej stronie odpowie, bo to jest bardzo ważne potem przy podsumowaniu takiej rozmowy. Natomiast prowadzenia tej rozmowy handlowej i do rozpoznawania potrzeb jest jedna bardzo fajna strategia, którą osobiście bardzo polecam, to się nazywa strategia PTP, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. I teraz jak to wygląda z perspektywy zadawania pytań? Jeżeli na przykład przychodzi do nas klient i chce zorganizować u nas przyjęcie, no, załóżmy, nie wiem, firmowe, albo jakieś rodzinne, no wszystko jedno, to tutaj warto zapytać w trakcie tych właśnie w tej rozmowy, zapytać go o przeszłość. Czyli to może być pytanie typu,
A mam takie pytanie, a jakiego rodzaju, jak Państwo organizowaliście już takie przyjęcia firmowe wcześniej, to na co Pan zwracał najczęściej uwagę? To mogą być pytania, a co się Panu na tym przyjęciu, gdzie Państwo organizowaliście, w innej restauracji najbardziej podobało? Albo, a co Państwu przeszkadzało? Albo na co Pan zwrócił uwagę, no, z czym tamta inna restauracja no, nie poradziła sobie? Czyli warto zapytać klienta o przeszłość, jego doświadczenia z, właśnie już w organizowaniu tego rodzaju przyjęć. Albo na przykład, jeśli to jest wesele, co Państwu się najbardziej podobało na tym weselu, gdzie byliście tam u znajomych, a co się Pani nie podobało. Albo może od razu zapytać prosto z mostu, a które to jest Pana, Pani wesele? Wiesz co, ale to są bardzo ważne pytania, bo to pokazuje doświadczenie. Wiesz, bo jeżeli rozmawiamy z kimś, kto organizuje wesele czy przyjęcie po raz pierwszy, no to on potrzebuje od nas zupełnie innej, innej opieki. Jeżeli to jest osoba, która ma doświadczenie, wie już, jak to się robi, bo jest asystentką i robi dla szefa już kolejne, to wtedy warto zapytać, wiesz, jakby właśnie o jej doświadczenie, o jej kompetencje. A być może rozmawiamy z wedding plannerem w ogóle, który jest zatrudniony przez młodą parę i dla nich to robi na ich zlecenie. To też my musimy o tym wiedzieć. Rafał, ale znowu odniosę to też do sprzedaży też i szkoleń. Kiedy ja rozmawiam z klientami i pytam, jakie Państwo macie doświadczenie, albo jak to wyglądało to szkolenie ostatnie i na przykład ktoś mówi, no wie Pan, no to szkolenie to było takie. To mi się nie... Mówię, no dobrze, ale co się Pani podoba? Bo ja wiesz, ja zawsze wierzę, że jak ktoś coś robi to jak najlepiej umie i na przykład mówi, a podobało mi się, że było to i to, to ja już wiem, na czym temu klientowi najbardziej zależy, bo on na to zwraca uwagę. Więc tak samo przy organizowaniu przyjęć. Jeżeli rozmawiam z potencjalnym klientem, a co się Pani podobało najbardziej? Ona mówi, wie Pan co, podobało mi się to, że kelnerzy w ogóle nie pytali, cały czas dostawiali dzbanki z wodą. Bardzo mi się to podobało, że zawsze były te napoje uzupełnione na stole, nie musieliśmy się o to dopytywać. Bo jak byłam w innej restauracji, to co chwilę trzeba było tego kelnera prosić. Ja mówię, okej, to już jest bardzo ważna informacja, na co ten klient zwraca uwagę. Inny powie, no bo dla mnie jest ważne, żeby był parking przed restauracją zarezerwowany. Aha, to ja już wiem, że dla niego muszę dwa miejsca zarezerwować, bo on jemu będzie zależało na tym, żeby mieć, bo tam ma, nie wiem, jakieś rzeczy w samochodzie i chce, żeby, wiesz, nie musiał tego nosić z daleka. Więc to są właśnie takie informacje, które handlowiec, menadżer, czy właściwie powinien zapisać w CRM-ie. Czyli te wszystkie rzeczy, które dotyczą właśnie prowadzenia tej strategii, wszystkie te jego potrzeby naszego potencjalnego klienta powinny być zapisane, ponieważ my nie jesteśmy w stanie sobie to przypomnieć. Ja pamiętam, jak kiedyś prowadziłem rozmowę handlową z jednym z moich klientów i były one już dosyć zaawansowane i w pewnym momencie zostały przerwane. Pani do mnie zadzwoniła, wie Pan co, bardzo przepraszam, córkę mam w szpitalu, miała wypadek, na razie muszę się skoncentrować na niej. Mam prośbę, proszę zadzwonić tak mniej więcej za 2 tygodnie, wtedy wrócimy do rozmów. I wiesz co? Ja to zapisałem sobie w CRM-ie. Tak zupełnie, wiesz, przy okazji, żeby nie dzwonić do tej pani, bo ma córkę w szpitalu, ale w momencie, kiedy w CRM przypomniał mi zadzwoń do tego klienta, to wyświetliła mi się ta informacja, że jej córka była w szpitalu i pierwsze, co zrobiłem, jak z nią zacząłem rozmawiać, zapytałem, a jak zdrowie córki? I wiesz co? I ja powiem, że ta pani, bo a skąd pan pamięta, nie? Wiesz, ja nie będę mówił, wie pani, w CRM mam napisane. Tak. Nie mówiła pani, że to jest bardzo ważne, dlatego, wiesz, i to powoduje naprawdę zupełnie już inne relacje. Ja wiem, że tu zdradzam trochę od kuchni swoje działania, ale prawda jest taka, że potem, jeżeli budujemy tą więź dużo bliższą, to ja oczywiście wielu rzeczy już nie muszę zapisywać w CRM, bo ja już o tym wiem. Tak. Ale jeżeli ja wiem, jak ma danej osoby, nie wiem, dziecko na imię, wiem, co lubi, wiem, co ten klient, jakie ma potrzeby i tak dalej, to potem łatwiej będę mu sprzedawał, bo jest jedna najważniejsza rzecz. My jako ludzie, my uwielbiamy kupować, ale my bardzo nie lubimy, kiedy nam się sprzedaje. My nie lubimy takiej sprzedaży, kup pan cegłę, wiesz, my dlatego od kogo się lepiej, przyjemniej kupuje, kogoś, kogo się lubi, kogo się nie lubi. Jeżeli my się zapiszemy w głowie naszego potencjalnego klienta, że my jesteśmy empatyczni, mili, zaangażowani, nawet jeżeli korzystamy z narzędzi, wiesz, które nam przypominają o tym, to i tak uważam, że to jest i tak fajne, bo ja na przykład o tym już pamiętam do końca, wiesz, będę pamiętał do końca życia, tak? Bo ja już to po prostu gdzieś tam powtórzyłem 2 razy, trzeci raz teraz powiedziałem tobie, więc ja już o tym po prostu pamiętam. Natomiast to daje dużo większą przewagę do sprzedaży. Kolejny etap to jest teraźniejszość. I tutaj też powinny padać pytania dotyczące na przykład
A proszę mi powiedzieć, a dlaczego Państwo wybraliście właśnie nasz hotel, naszą restaurację? Co Państwa skłoniło do tego, żeby właśnie wybrać nasze miejsce? I powiem Ci, że